Dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Czas na kolejny materiał na moim kanale. Już sam w to nie wierzę. Regularnie będę tutaj publikował, a przynajmniej będę się starał. A jeżeli tego nie będzie, to mi to przypominajcie. Czas na unboxing Kubana, który ukazał się w miniony piątek 24 marca po 6-letniej przerwie. Ale tutaj dodam wam mały fakt, o którym wydaje mi się, że wiele osób już zapomniało, łącznie z samymi słuchaczami. Najnowszy krążek Kubana promują takie single, jak mam tutaj zapisane: Na okrągło, Nie wrócę po północy z gościnnym udziałem Szpaka, Pamiętam siebie z gościnnym udziałem BDS-a, Magister sztuki oraz Same zmartwienia będące follow-upem po wielu latach do utworu Żadnych zmartwień, Kubana Fide, gdzie Kuban udzielił się gościnnie razem z Kubą Knapem, tym razem to Kubana Fide z gościnnie u Kubana na krążku. No i fajnie, i te single wyszły, dostaliśmy album, ja robię teraz unboxing, wydany jest naprawdę bardzo estetycznie, z pomysłem, jest to przemyślane, chwalę ten unboxing, chwalę album, to za chwilę w materiale, tego się dowiecie wszystkiego, but wiecie, co jest chyba na krążku, bo już go zdążyliście odsłuchać. Kuban tam się rozlicza z przeszłości, mówi, że teraz wszystko u niego jest w porządku, jest spokój, były problemy, było alko, dragi, siedzenie w domu, nierobienie muzyki, inne takie historie. Rok 2018, rok po wydaniu pierwszego krążka Kubana, Myślisz jeszcze, wychodzi przecież coś kolejnego od niego, wychodzi singiel Ona to wie, na bicie PSR-a, wychodzi singiel Znasz mnie, na bicie Tukeja i Greczyka i przynajmniej jeden z nich jest bardzo źle odebrany. Rozpoczyna się krytyka tych singli, jakieś takie głosy w internecie, co się dzieje z Kubanem, w jaką stronę on kombinuje. No, chciał być wtedy chyba na czasie, niekoniecznie może był to eksperyment udany i znikają te dwa single z sieci. Znikają też jeszcze jakieś utwory, takie luźniejsze, które wydawał po wydaniu swojego debiutanckiego, legalnego krążka i zapada cisza. Tak było, moi drodzy, i pozostaje już nam tylko się domyślać, ewentualnie może jakiś wywiad z Kubanem się zdarzy, czy elementy pod tytułem melanżowe życie i jakieś tam problemy z używkami plus zły odbiór singli dał taki efekt, że Kuban zniknął. I dosłownie płyta Spokój wychodzi praktycznie na 6. rocznicę wydania jego poprzedniego krążka. Brakuje dosłownie kilkunastu dni. Cóż, Kuban wrócił i to dobrze. Ja nigdy nie krytykowałem jego muzyki, ale raczej nie była ona skierowana dla mnie. Ja wiem, że to jest dobry raper, to był dobry raper i nadal jest. W tej chwili nowe single do mnie totalnie trafiły. Ja wiem, że nowi fani Kubana mogą tą płytę przyjąć dobrze, ci starsi mogą narzekać, gdzie jest ten błyskotliwy, rzucający też punchami pewny siebie raper. Myślę, że też go na tym krążku znajdziecie. Ja bym nie narzekał, czekał na kolejne wydawnictwo. Mam nadzieję, że tutaj nie nastąpi tak długa przerwa między tym a kolejnym krążkiem. A jako ciekawostkę wam dodam coś, czego się dowiedziałem stosunkowo niedawno, że Kuban dawniej znaczyło to wręczony komuś dla przekupienia datek, czyli tak zwana łapówka. Tego nie wiedziałem. Anyway, przejdźmy do unboxingu. Moi drodzy, oto preorder Kubana, który doszedł w takim dedykowanym opakowaniu z napisem Dobrzy ludzie. I tutaj może krótko się wypowiem, co myślę na temat takich opakowań. Z jednej strony jest to fajna kolekcjonerska rzecz. Wiadomo, Kuban też od 6 lat nic nie wydawał. Coś takiego warto sobie zachować i podejścia wytwórni są dwa. Albo pakują ozdobne opakowanie w zwykły karton i wam wysyłają, więc macie taką trochę matrioszkę. Zwykły szary karton, czy tam jaki on ma kolor, brązowy, kolor cappuccino, kolor kupy z rana, w którym jest karton ozdobny, w którym jest docelowy preorder. Tutaj zrobiono tak, że jest kartonem, który obija się, tak powiem, po sortowniach, po poczcie. Jest karton dedykowany z napisem Dobrzy ludzie, który, jak widzicie, jest opierdolony taśmą klejącą. I w środku jest docelowy preorder. Jakie na ten temat mam zdanie, że wiem, że wiele osób kolekcjonuje te wszystkie gadżety, bardzo im zależy na każdej dedykowanej rzeczy z nazwą labelu rapera, ekipy rapera, nazwy ekipy tego merchu, tej marki, więc ja osobiście wolę, kiedy jest karton, w kartonie karton i w tym kartonie jest docelowy preorder. Mam tutaj obok tak zwaną kubkę wstydu, której wy nie widzicie. I tutaj wygląda to tak, że mam takie preordery, w których właśnie jest karton, w których jest karton i to jest bardzo fajne. Na przykład preorder kompotu Palucha był tak, że tutaj właśnie pisało bodajże kompot,
I tutaj mi dosyć kurier to poobijał, a wolałbym na przykład mieć ten kartonik dla siebie. Bufor Janka rapowanie był wydany w ten sposób. Zresztą będę wam to pokazywał, bo te unboxingi, tak zwane wstecz, też mam zamiar robić. Tak jak mówię, kubka wstydu czeka. Bufor też jakby był, ale tutaj, o, tu mogę się mylić, bo tutaj mam to rozpakowane, co prawda. Więc to może to pominę. Anyway, tak to jest zapakowane. Wczoraj, czyli w sobotę, 25 marca pokazywałem wam. Tak tylko trochę, żeby wyjąć epkę, która jest w tym zestawie, bo to jest zestaw preorderowy za 150 zł. I w ogóle powinienem podawać cenę tych preorderów, więc chyba zacznę to w końcu robić tutaj. Co wam pokazywałem? Mały sneak peek, więc to pudełko jest otwarte. Ja to już wyjmowałem wcześniej z folii, ale unboxing jest specjalnie dla was, więc po prostu zaczynajmy. Mój aparat jak zwykle ze mną nie współpracuje, więc zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało i będę dłużej walczył z ostrością. Dobrzy ludzie, następuje wielkie otwarcie, parasola w dupie. Co mamy w opakowaniu, więc najpierw gadżety tak zwane dodatkowe i poboczne. Herbata na spokój, moi drodzy. Gadżet po prostu zwyczajnie przydatny, wydaje mi się. I tak to wygląda, taki zip bag. Ziplock bag, jak to się nazywa? Nie, Ziplock ma chyba ten taki przesuwany dosłownie zamek, to jest zip bag, czyli mogę tu odedrzeć, aby otworzyć, ale zawsze mogę sobie zatrzasnąć, aby herbata zachowała swoją świeżość, swój smak i aromat. Herbata na spokój, dostępna tylko dla dobrzy ludzie. Łyżeczka, wrzątek, poczekaj dłuższą chwilę na spokojnie, wybierz fajny kawałek i gotowe. A kawałków mamy sporo, ponieważ mamy i album, i epkę, ale to za chwilę. Słuchajcie, oczywiście teraz jakimś punktem odniesienia prawdopodobnie wszystkich preorderów na pewno w tym roku, albo i w tej dekadzie, będzie niesławny preorder Manieka Montany za 2,5 stówki lub za stówek 499, w sensie nie 499 stówek, tylko za 499 zł, więc tak, to jest 150 zł, zobaczycie sobie, porównacie. Herbata, punkt pierwszy, może schodzi na plan dalszy. Co mamy dalej? Oczywiście już widzicie pudełko, spokojnie, za chwilę tego przejdziemy. Co dalej? Przybliżę troszeczkę kadr, abyście wszystko mogli lepiej i dokładnie widzieć, bo tutaj są bardzo drobne napisy. Dalej mamy film DVD, dedykowany specjalnie tylko i wyłącznie w tym zestawie. Jak widzicie tutaj na napisie, tylko dla dobrzy ludzie, nakręcili dobrzy ludzie, wystąpili dobrzy ludzie i mamuśka, serduszko, specjalne podziękowania dla dobrzy ludzie i znaczek klasycznego filmu na DVD, a to wszystko w tak zwanym opakowaniu plastikowym w Super Jewel Boxie. I to w ogóle będzie cechowało wydanie tejże płyty, do tego też przejdę za chwilę. Cena co do jakości zestawu tutaj ma ręce i nogi, ponieważ ten film mógł być zwyczajnie dołożony do płyty podstawowej, ponieważ Super Jewel Box ma także takie grube tacki, tam jest na tyle miejsca, aby pogłębić tą tackę i włożyć na przykład pod docelową płytę CD, płytę DVD można by zaoszczędzić na opakowaniu, a jednak tego nie zrobiono i muszę od razu już przyznać, bo też wiem, co jest w tym pomarańczowym pudełku, wy może jeszcze nie, że tutaj jest naprawdę postarane i tak będę chwalił. Płyta idzie na bok i zabieramy się za to właśnie pudełko. Zanim przejdziemy jeszcze do samego otwarcia głównej atrakcji tego unboxingu, mam jeszcze wizytówkę, która była wewnątrz z napisem zachowaj, zachowaj spokój. Tutaj także widzimy taki detal zachowaj, pod spodem dobrzy ludzie, a na odwrocie mamy spokój z kropką oraz kod QR. I za chwilę go użyjemy, dajcie mi sekundę. I użyjemy do tego telefonu, który musi rozpoznać kod QR. Wchodzimy i co nam się uruchomi? Aż sam jestem ciekaw, bo tego jeszcze nie sprawdzałem. Mam jakąś animację. Nie wiem, czy mój aparat dobrze odda kolory, ale jest to kolor pomarańczowy typu pomarańcza. Co się stanie, kliknę play? Takie rzeczy tutaj się dzieją. Spokój.dobrzyludzie.com. Ojej! Na pewno należy ci się chwila wytchnienia. Spróbuj na moment zapomnieć o wszystkim, co dzisiaj cię spotkało. Lub co cię czeka. No, czekaj montowanie tego preorderu, więc może to później. Ale tak, moi drodzy, mamy medytację razem z Kubanem, więc chcecie, zamawiacie preorder. Chociaż nie, on już jest niedostępny, więc nie możecie go zamówić. Ale hej, może dostaniecie link od znajomych, to sobie pomedytujecie. A teraz atrakcja główna, czyli box. Jako że box jest wydany niezwykle, musimy po prostu do niego
zajrzeć. Did you wash your ass today? Czas na tradycyjną przerwę reklamową. Przyzwyczajcie się do tego, gdzie będę wam mówił, co i jak się dzieje, aby mieć waszą atencję, gdzieś to będzie w połowie materiału. Kanał wznowił działalność. Jeżeli jesteście stałymi widzami, to to wiecie, jeżeli jesteście nowi, no to takie są fakty i potrzebuję waszej pomocy, ponieważ YouTube to tylko bezduszny algorytm. Potrzebuję waszych reakcji. To, że oglądacie to wideo, to oczywiście jest bardzo miłe, to jest istotne, ale jeżeli moglibyście dać tak zwaną łapkę w górę i skomentować cokolwiek pod tym materiałem, będzie oczywiście super. Jeżeli nie wiecie, co napisać, napiszę po prostu spokój z kropką lub bez. Oczywiście wyrażajcie swoją opinię, co i jak w materiale wam się podoba, nie podoba, co robić. Mam zaległe preordery różne i podłużne w różnych wydaniach z ostatnich 4 lat. To jest moja kubka wstydu i to będzie robione. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Streamuję. Nie wiem, czy to wiecie, czy tego też nie wiecie. Nie streamuję na YouTubie z powodów takich, że kolejny raz algorytm jest nieubłagany, gdy sprawdzaliśmy po prostu nowości z bieżącego tygodnia, bieżącego miesiąca, odtwarzałem je na streamie, wiadomo, no o to w tym wszystkim chodzi. Stream był przerywany, ponieważ wykrywane były treści od wytwórni, a algorytm mówi, nie wolno. Oglądam materiały z YouTube'a na YouTubie, streamów nie zapisuję, nie czerpię z tego korzyści, nie monetyzuję tego, ale YouTube mi pozwala, trudno. Dlatego wylądowałem na Twitchu. Twitch jest darmową platformą, gdzie możecie oglądać po prostu streamy, stricte właściwie pod to stworzona, i streamuję tam w sobotę o godzinie 20. Staram się, aby w każdą sobotę o godzinie 20 był stream, gdzie robimy tak zwany przegląd tygodnia, gadamy, słuchamy, oglądamy, dyskutujemy, etc. Teraz doszła jeszcze jedna istotna rzecz. W niedzielę o godzinie 19 streamuję z moim kolegą prosto z Recycling Studio w dwójkę, zupełnie inne miejsce, inne warunki, dużo się tam dzieje w tym materiale, gdzie sprawdzamy waszą twórczość. Muzykę widzów, muzykę podziemną, można nam coś wysłać do oceny, omówienia, porady. Mój kolega jest raperem z, no myślę, 20-letnim stażem od samego podziemia aż do dzisiaj. Ja, z czego z przerażeniem zdaję sobie sprawę, od lat mniej więcej 12 bawię się w tak zwane dziennikarstwo rapowe, więc coś niecoś już wiemy, coś niecoś słyszeliśmy. On wam doradzi technicznie, ja mogę wyrazić opinię, jak mi to siedzi z punktu widzenia słuchacza łamane przez duże słowo dziennikarza. I tak to będzie wyglądało. I tutaj mała gwiazdka. Wydaje mi się, że możemy spróbować robić te streamy na YouTubie, ponieważ jeżeli to jest muzyka z podziemia, na jakichś autorskich podziemnych bitach, to się może udać i być może zły algorytm YouTube'a nie będzie nam przerywał. Tą decyzję jeszcze podejmiemy. Na razie jest to Twitch. Być może lądujemy na YouTubie. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, gdzie jesteśmy i co się dzieje, sprawdzajcie kartę społeczność na YouTubku, na moim kanale, sprawdzajcie mojego Instagrama, macie wszystkie linki w opisie, Twittera, Facebooka, moją grupę na Facebooku, Rap Gadanina, mojego Twittera. Staram się tam maksymalnie was informować i rzucać wszystkie informacje, co, gdzie, jak będzie się działo. Okej, wróćmy do materiału. Kadr numer 3, jesteśmy coraz bliżej płyty. Spokój. Czym jest to opakowanie przede wszystkim? To opakowanie na pewno ma jakąś nazwę, ale nie robię w branży kartonowej, więc wam nie powiem, ale może wy mi powiecie. Przypomina mi to pudełka, które są dostępne w sklepach pod tytułem Wszystko i nic dla domu, od porcelany poprzez ręczniki, po właśnie jakieś takie pudełeczka na biżuterię, na perfumy, na takie chuj wie co. I tego typu to jest właśnie pudełko, czyli nie jest to zwykły karton, jest to jakby, to ma fakturę, to ma przetłoczony tutaj napis spokój, który jest, nie wiem jak to dokładnie nazwać, może też maźnięty lakierem wybiórczym, jest to po prostu estetyczne. I może już to wiecie, może nie, pudełko się otwiera. No jak każde pudełko, ale otwiera się w ten sposób dosyć nietypowy. Tada, no efektu nie ma, ale mogę zrobić dokładnie tak. Niczym płatki kwiatu lotosu. Bo płyta nazywa się Spokój i nie wiem dlaczego lotos kojarzy mi się ze spokojem. Anyway, i w środku czeka nas płyta. Czy nie jest to estetycznie wydane? No oczywiście, że jest. Ale to nie wszystko. Bardzo ciekawy sposób umieszczenia płyty. No była bezpieczna w transporcie, ponieważ nie mogła się ani gibać lewo-prawo, ani przód-tył, a nawet gdyby się obróciła w tym pudełku, to była po prostu zabezpieczona ze wszystkich możliwych stron, więc dotarła po prostu cała. I ja nie odfoliowywałem, ona była odfoliowana, czyli czy to znaczy, że mam autograf? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy Kuban dawał autografy w płycie? Zaraz się o tym przekonamy. I don't know. No zobaczymy za chwilę.
Także co? Płyta główna, spokój. I podobnie jak na okładce, ta cała rzecz jest mocno przemyślana, ponieważ zauważcie, że tutaj także te ścianki rozchodzą się na boki. Tak jak w pudełku. Czy po zrobieniu zdjęcia okładkowego ktoś wpadł na pomysł, że hej, zróbmy takie opakowanie do płyty, takie wydanie, czy też może było dokładnie na odwrót? Tego wypadałoby się dowiedzieć od jakiegoś wywiadu z Kubanem, mam nadzieję, że jakiś w ogóle będzie udzielał i najlepiej, żebym to jeszcze był ja, bo trzeba zadawać kompetentne pytania, a nie chodzić między wojewódzkim a jakimiś youtuberami dziwnej, różnej maści. Płyta główna. Pozbądźmy się na chwilę pudełka, pozbądźmy się na chwilę tych wszystkich rzeczy i skupmy się na samym albumie, a ja po raz kolejny muszę zmienić kadr. Z tymi wszystkimi płytami Super Jewel Case jest jedyny mankament taki, że idealnie odbierają, one odbijają swoją gładką powierzchnią wszystko, tu widzicie aparat, tu widzicie mój żyrandol, także staram się po prostu jakąś tą płytę trzymać pod kątem. Mamy Kubana, który właśnie stoi, można powiedzieć, w wnętrzu swojego własnego preorderu. Mamy tutaj na tej okładce różne mebelki oprócz niego oczywiście, czyli od lewej lampa, kanapa, sofa, po prawej fotel, jakaś lampa, to jest wszystko dosyć, można powiedzieć, w spójnym, specyficznym stylu. Jak wygląda tył płyty? Mamy tracklistę, 12 numerów, logo Dobrzy Ludzie, wszystkie prawa zastrzeżone, etc. oczywiście, oraz kod kreskowy z tyłu, po prostu wita nas kolor czarny, więc zobaczmy, co jest w środku. A w środku, czego nie spodziewał się absolutnie nikt, jest oczywiście płyta Kubana Spokój oraz, no już widzimy powoli wnętrze książeczki, na dole powtórzone logo okładkowe, Kuban Spokój, ekipa Dobrzy Ludzie, kropka, jest tutaj oznaczona. Widzimy, kto jest producentem wykonawczym krążka, kto dyrektorem kreatywnym, menadżerem projektu, kto zajmował się muzyką, kto robił fotografię, kto był DOP, czyli Director of Photography, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, kto zajął się poligrafią, a kto odpowiadał za mix i master albumu. I tak jak właśnie wspominałem Wam wcześniej, opakowania Super Jewel Box mają na tyle głęboką tackę, że tak naprawdę, gdybyście chcieli, jestem przekonany, bo ten jakby, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to jest tacka do płyty, nazwę to po swojemu, cypelek, jest w stanie utrzymać dwa krążki, więc gdyby chcieli pójść po taniości, to dali Wam, by Wam tutaj film na DVD, a tutaj samo CD, a zrobiono tak, że jest to w osobnych opakowaniach, ale gdybyście chcieli na przykład mieć płytę DVD albo epkę oraz podstawową płytę, możecie spokojnie tutaj zmieścić dwa CD-ki, no i jakby to opakowanie zawsze jest lepsze od takiego klasycznego jewel case'a, czyli tego opakowania z kwadratowymi rogami, że tutaj dużo wygodniej poprzez te wgłębienia wyjmuje się płytę CD. I jak już wspominałem, nie znoszę wyjmować płyt CD z digipaku, ponieważ tam jest, one są zawsze strasznie ciasno upchane i boję się, że po prostu je rozwalę. Nie mam pewności, czy ta lewa strona była dobrze w kadrze, kiedy pokazywałem płytę, więc pokażę ją jeszcze raz. No i musimy zajrzeć do książeczki. A książeczka, jak widać, ma zszywki na bokach, czyli nie powinna się rozpaść, tak jak robił się to kiedyś oldschoolowo. Dwie pierwsze strony, czyli Kuban leżący w pokoju. A, tu jeszcze stolik był na okładce. No, to stolika nie zauważyłem, ale pewnie dlatego, że był szklany. Jak zresztą widać, po lewej jakaś zasłona. Kuban leży w pokoju na plecach i wgapia się w sufit, a po prawej robi dokładnie to samo. Tylko stojąc, mi się wydaje, że to wszystko jest nawiązaniem do tego preorderowego boksu, a żaluzje, bo to nie, nie jest zasłona tu po lewej, to są, moi drodzy, żaluzje, które są tutaj po lewej, ustawione już w tym kadrze, przypominają troszeczkę, co? Gówno, bo przypominają kraty, także to wszystko jest tak bardzo mocno symbolicznie. No i proszę Państwa, oto jest kadr szeroki, Kuban uwalnia się i wychodzi z pokoju. To też oczywiście jest nawiązanie do samej zawartości na krążku, gdzie rapuje, że w końcu osiągnął spokój, że dużo było tańczone, pieniądze zostawione na barze w nocnym i u dealera. W końcu ten spokój zapanował, mógł spokojnie nagrać, mógł wyjść z domu, mógł wyjść do ludzi, mógł opuścić, czy ja wiem, czy to była strefa komfortu, ale no jest tak zwany przekaz. Jest przekaz w tej sesji zdjęciowej, w tej okładce, a nawet w tym preorderze. Także szanuję tą spójną wizję. Tutaj z kolei mamy Kubana, który rejestruje się chyba już oldschoolową kamerą VHS. To jest wszystko podpięte kablami do takiego telewizora klasycznego z tak zwaną dupą. To się bodajże nazywał telewizor kineskopowy. Jezus, już wypadło mi to słowo z głowy, no bo kiedy ostatni raz widziałem kineskop,
a po prawej mamy, tu oczywiście fakolca pokazuje jeszcze do kamery, co widać na tym teleskopowym telewizorze, a tutaj mamy jakże poruszone zdjęcie samego autora płyty Kubana. And that's it! That's it. Krótko i na temat, ja zawsze będę podkreślał, że zawsze czuję niedosyt, teksty utworów wewnątrz płyty to zawsze byłaby fajna rzecz, to przy okazji niweluje problemy z odczytywaniem tekstów, bo czasem są jakieś błędy, potem na Geniusie, czy po prostu dane osoby nie do końca są pewne, o czym raper rapuje, zwłaszcza jeżeli jest jakiś name dropping, jakieś postaci z kultury, sportu, albo z innych dziedzin, albo są używane jakieś zwroty zagraniczne w różnych językach świata, więc teksty są zawsze według mnie potrzebne. I lecimy dalej, pozostaje nam jeszcze epka i reszta opakowania, bo to jeszcze nie wszystko, co zawarte jest w tym preorderze. Nie chciałbym pominąć jeszcze jednego detalu. Na grzbiecie albumu, oprócz loga Dobrzy Ludzie oraz, jak zwykle, powtarzam się, ale okej, tytułu płyty, gdzie mamy także numer katalogowy DL001. Dobrzy Ludzie to w tej chwili wydawnictwo, to label, no i zobaczymy, co będzie dalej. A teraz pozostała część tego zestawu. Zium siup. Jak mawia Klocuch, to jest w sumie chyba do góry nogami. Detal, nie wiem, czy będzie go widać tutaj, ale chcę podkreślić, że jest postarane. Są detale. Tutaj także jest logo Dobrzy Ludzie, dokładnie tutaj wewnątrz. I wyjmujemy to. Są nowe takie specjalne przetłoczenia, ale mogę w sumie ich nie ruszać. To się w jakimś tam sensie rozkłada. No i właśnie, tu zaczynają wylatywać tam tak zwane rzeczy. Cóż tu jest? Moi drodzy, to jest epka. Do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast tutaj jest przypinka do ubrania z napisem Dobrzy Ludzie. I jak tutaj widać, napis pod nią głosi stworzony z myślą o Dobrzy Ludzie. Piny oczywiście w polskim rapie występowały. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy, to pin. Ten typ mes i lepsze żbiki, także problem dawał, o ile mnie pamięć nie myli, do jednego z preorderów pin ze swoją nazwą ekipy. Tam chyba jeszcze była jakaś grafika, ale tutaj pamięć mnie zawodzi i mam dziwne wrażenie, że Don Guralesco także dawał pin do jednej ze swoich płyt, ale także nie jestem pewien, ale to już jest zadanie dla Was, możecie się wykazać w komentarzach i wymienić, jacy raperzy dawali jakie piny, bo oczywiście nie mam prawa pamiętać o wszystkich pinach w polskim rapie. Wszystkie piny w polskim rapie to jest bardzo dziwne zdanie, ale na pewno Kuban dał do swojej najnowszej płyty. Zanim przejdziemy jeszcze do samej epki, tradycyjna rzecz, wręcz obowiązkowa w preorderach, możecie zamówić preorder za 500 zł, i tak ludzie będą się pytali, gdzie są wlepki, więc wlepki muszą być, wlepki są. Dobrzy Ludzie, kropka, Kuban Spokój oraz Dobrzy Ludzie, 3 wlepy, to jest odhaczone. Zapomniałem właściwie o niektórych rzeczach, które były w tym preorderze. Jest plakat. Niestety, po raz kolejny, no już wszyscy o tym mówią i nie wiem, kiedy jakby firmy produkujące te wszystkie rzeczy zaczną słuchać ludzi. Plakaty złożone w kostkę, one są drukowane na takim papierze. Nie wiem, czy to się fachowo nazywa papier kredowy, ale jest to taki specjalny papier, na którym zdjęcia wyglądają lepiej. No i niestety, poprzez składanie tych plakatów powstają zagięcia, które tak naprawdę są uszkodzeniami tych plakatów. Tu praktycznie on jest już przedarty, jest odkształcony i nawet jeżeli sobie go przygniotę, nie wiem, 5 tomami encyklopedii, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze ma encyklopedię w domu, jakąś starą PWN-u albo inną Britannicę, czy słownikami jakimiś, go wyprasuje, a zanim włoży go w antyramę, to tak naprawdę on już jest bezpowrotnie uszkodzony, więc apelujemy o rozum i godność człowieka. Albo te plakaty trzeba wysyłać, bo one są przeważnie w formacie A3. Albo trzeba po prostu je wysyłać w takich dużych kartonowych kopertach dodawanych do preorderu. Wiadomo, to powiększa same przesyłki. Albo trzeba w końcu zacząć je pakować w rulon. I jestem przekonany, że przy któryś preorderach polskich płyt rapowych były jakieś plakaty dawane do rulonu, takiego kartonowego. I po prostu tak to trzeba robić, bo no, te składane plakaty to takie jest... Ja to zawsze oglądam i chowam. A jeszcze najgorzej, jak to jeszcze jest poligrafia płyty, czyli tu macie okładkę, tu powiedzmy macie tracklist albo te szczegóły, więc macie jeszcze przeoszczędzone jest i to jest 2 w 1. To jest chyba najgorsze rozwiązanie, bo jeżeli sobie powiesi ten plakat, który i tak już niedobrze wygląda, bo jest zmaltretowany, to jeszcze stracicie poligrafię w płyty. Ale tu na szczęście tak nie jest, ale no plakat mógłby być w lepszym stanie. Bum, epka. Muszę oczywiście przybliżyć, epka jest w kolorze pomarańczowym, film DVD jest w kolorze białym, a jedynie płyta ma taką poligrafię ze zdjęciami. Cóż tutaj mamy? W lewym dolnym rogu mamy tracklistę, 5 utworów, jest świt, zielone Marlboro, kończy się noc, nie miałem odwagi, Bojack i Sopranos, feat. Jan
rapowanie. Wczoraj na streamie, gdy słuchaliśmy utworów z tej epki, ja zastanawiałem się, jaki ona ma tytuł. Tytuł znalazłem na portalu Genius i nazywa się Spokój EP. Tak przynajmniej twierdzi twórca strony, która została utworzona na potrzeby tej epki na Geniusie. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem tego. I może potem znajdę odpowiedź na to pytanie. Być może jest gdzieś tutaj wewnątrz tej płyty ukryta. Z tyłu oprócz odcisków moich paluchów, jak widzicie, nic absolutnie nie mamy. A z przodu jeszcze jest klasyczna naklejka, jaką możecie spotkać przede wszystkim na płytach zagranicznych. Parental Advisory Explicit Content. Pierwszy raz z tą naklejką spotkałem się na płycie Eminem Show, a materiał o tej płycie znajdziecie na moim kanale, no bo to była moja pierwsza płyta rapowa i zagraniczna przy okazji ever nabyta w życiu. Co wita nas w środku? Mamy tutaj płytę z wielką literką S, jak spokój, zresztą jak też widzicie. Płytę wyciągam z tacki i mamy tutaj powtórzoną tracklistę razem z autorami bitów. I tutaj pod tym dzyndzelkiem, czego prawdopodobnie nie widzicie, bo wszystko odbija światło, więc może to chwycę tak, jest logo Dobzi Ludzie. Na samej płycie, na rancie mam jakieś tutaj detale i szczegóły, prawa zastrzeżone, a ja sobie pozwolę wziąć... Ojej. No, cóż. To taka pojedyncza kartka papieru. Okej, myślałem, że coś jest w środku. No, intryguje mnie ta sprawa z nazwą tej epki, ponieważ albo jeszcze jej nie widzę, albo po prostu jej tutaj nie ma. Być może w samym preorderze, kiedy było na sprzedaży, było napisane, jak ta epka będzie się nazywała. Może po prostu ktoś zapytał Kubana, albo przewinął się to na jego social mediach. Zobaczymy. Ale tak to właśnie jest wydane. No, moi drodzy, prawie mi się udało zapomnieć o nowym elemencie, który wprowadziłem ostatnio w pierwszym unboxingu płyty Palucha i Słonia pośród hien, więc dogrywam to post factum. Zważymy, ile waży preorder Kubana. Zważymy, ile waży, to jest brawurowe zdanie, godne człowieka, który od 11 lat, nawet może 12, jest w mediach, ale zrobimy to na trzy różne sposoby. Najpierw zważymy całość, literalnie całość, i wychodzi nam 601 gram. Mam nadzieję, że to widać na tej wadze w tym wideo, ponieważ na podglądzie to właściwie nic nie widzę. Ale musicie mi zaufać, 601 gram. Teraz zobaczymy, ile waży pudełko z gadżetami bez płyty głównej, tak to nazwijmy. Jest to 513 gram dodatków. Herbata, pin, wizytówka, opakowanie, film na DVD, epka i jeszcze herbata na spokój. Ok, zdejmuję dodatki, samo danie główne, czyli płyta Kubana Spokój, upewnię się, że CD jest w środku, na pewno jest, kładę na tackę i wychodzi nam 90 gram. Ostatnio, aha, Paluch i Słoń ważyli więcej, bo tam była druga płyta CD i nie wiem, czy tam nie było więcej stron w książeczce. To jest w ogóle ciekawy eksperyment, będę ważył różne te opakowania i może na końcu zrobimy coś w stylu kompilację, ile waży polski rap, różnych płyt, nie wiem, na pewno będzie to oryginalne, bo dziwne. Wróćmy do materiału. Tak wygląda unboxing Kubana. Trwał on trochę, ale chciałem go zrobić maksymalnie ze szczegółami, na spokojnie omówić to. Ten materiał też się nie ukazuje w dzień premiery, ani dzień po premierze. Akurat tak mi się złożyło czasowo, że zajmuje mi to więcej czasu, ale hej, lepiej, żeby mi to zajęło więcej czasu, niż ten materiał miałby się nie ukazać nigdy. Postaram się robić to szybciej, ale zobaczymy, jak to będzie. Istotna informacja na koniec, nie uciekajcie jeszcze. Tak jak obiecałem, mam dla Was wydanie 2 CD pośród hien, Palucha i Słonia. Będzie do wygrania. Zmieniam zdanie, nie na social mediach, tylko w kolejnym materiale, jakim będzie unboxing tego potwora pośród hien, wersja winylowa, bo ruszę w ciągu tygodnia, może dwóch, byłoby najlepiej, z materiałami pod tytułem Winyle Adamkiewicza, ponieważ kiedyś miałem jedną płytę winylową z polskim rapem, potem sobie kupiłem drugą, dostałem trzecią, kupiłem czwartą i mam ich już kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, bo samych płyt winylowych Tadego, albumów, mixtape'ów, singli, doliczyłem się około 12, może 15, więc pozostają jeszcze inne winyle, które także mam, zbieram, kupuję, dostaję, więc tak, winyle Adamkiewicza nadchodzą i wraz z unboxingiem tego krążka pośród hien będzie do wygrania płyta CD w wydaniu
nie preorderowym, tylko tym limitowanym, jeżeli użyłem słowa preorderowym, to się pomyliłem, limitowanym, 2 CD z instrumentalami Nówka, Cewka, Folii. To będzie dla Was i przy okazji pokażę Wam jeszcze tą flagę BOR BDF, ponieważ ona dotarła do mnie później niż pokazywałem Wam sam album. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał, jeżeli nie subskrybujecie, bądź YouTube Wam ten kanał odsubskrybował, bo tak też mogło być. Zostawcie po sobie ślad w komentarzach, zostawcie tak zwaną łapkę w górę. Widzimy się wkrótce w internecie, no i wpadajcie na streamy. To byłem ja, Jacek Damkiewicz, widzimy się wkrótce. See ya later, alligator.